powiedzieć, że fajnie im to wychodzi. Żołnierze też się mylą, jesteśmy tylko ludźmi. Wystawa, którą mamy dzisiaj okazję obejrzeć, przedstawia weteranów, weteranów poszkodowanych, weteranów rannych. Wystawa powstała na potrzeby 14. Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, który w zeszłym roku we wrześniu odbył się w Koszalinie. Tam weterani zostali zaproszeni na fotorelację. Fotorelacja, która dla nich też była bardzo trudna. Oni musieli pokazać czasami ukrywane przez siebie rany. Rany, które odnieśli podczas pobytu na misjach poza granicami kraju. Jest 5 bohaterów tej wystawy. Jest to pan pułkownik Leszek Stępień, jest Krzysiek Polusik, Janek Koczar, Tomek Rożniatowski i Mariusz Saczek. 4 z tych 5 osób, które mamy okazję obejrzeć na tych zdjęciach, dalej służy wojsku. Mariusz Saczek tylko jest poza wojskiem, ale fantastycznie sobie daje radę poza wojskiem, fajnie prosperuje. Było to trudne dla naszych kolegów, żeby pokazać te rany. Jak można zobaczyć, są to takie najbardziej poważne kontuzje, rany, które odnieśli. Brak kończyn, brak nóg, brak rąk. 3 chłopaków, którzy są przedstawieni na tej wystawie, na 99% wystąpią w tym roku na Invictus Games. Invictus Games to jest taka jakby olimpiada dla weteranów, która w tym roku będzie się w Sydney. Chłopacy będą brać udział. Mam nadzieję, że wrócą z medalami. Wystawa wywołała we wszystkich zebranych wielkie emocje. Byliśmy bardzo poruszeni całą atmosferą, która tutaj panowała, opowieściami, a także oczywiście zdjęciami. Są to fotografie, które przedstawiają rzeczy trudne i niełatwe w odbiorze, mimo tego, że wiele z tych zdjęć można interpretować w różnoraki sposób, ale ukazują przede wszystkim wielkie poświęcenie żołnierzy służących na misjach poza granicami państwa. I myślę, że takie zdjęcia ukazują to, z czym taka misja się wiąże. Że nie jest to tylko wyjazd typowo w cudzysłowie służbowy, ale też wyjazd, który wymaga wielkiej ofiarności, a nigdy się nie wie, kiedy zapłaci się cenę, niekoniecznie najwyższą, ale równie wysoką. Wiele było wzruszeń, wiele łez, tak samo towarzyszyły nam bardzo duże emocje podczas projekcji filmu Karbala. Mieliśmy różne elementy wczoraj, które nam towarzyszyły. Też ważnym elementem była akcja List do żołnierza, związana ściśle z tymi zdjęciami i myślę, że również i takie przedsięwzięcie bardzo do naszej młodzieży przemówiło. Wystawa dotycząca właśnie weteranów, którzy byli ranni w Afganistanie lub Iraku, jest bardzo potrzebna, bo pokazuje dla ludzi, że te osoby jakby przychodzą dużo w życiu, ale tak naprawdę mają tu siły walki i też dla wielu ludzi na pewno jest to autorytet. A połączenie tego z dniami otwartymi jest także fajne, bo dużo młodzieży, którzy chcą iść do danej placówki na kierunek mundurowy, to mają też styczność z takimi osobami i mają też jakby inspirację, żeby tu się znaleźć.